Informacji mediom wykazała daleko idącą niesubordynację wobec nakazu pracodawcy, który ją do tego oddelegował, i najczęściej na pytania naszych dziennikarzy ostatnio odpowiada tak. I obraziłabym moich kolegów dziennikarzy, gdybym po prostu jakiekolwiek podejmowała działania współpracy z wami. Epidemia choroby zwanej brakiem informacji zatacza coraz szersze kręgi i dotarła już do gabinetu przewodniczącego Rady Miasta. Wytłumaczmy tu, iż funkcja przewodniczącego Rady Miasta jest funkcją urzędniczą i obowiązuje ją szereg ustaw i przepisów, które nakładają na nią obowiązek informowania społeczeństwa o swoich poczynaniach, na przykład za pomocą mediów. W praktyce objawia się to tym, iż media zadają pytania, a urzędnik jest zobowiązany na nie odpowiedzieć. Wynika to z licznych przepisów, m.in. ustawy o dostępie do informacji publicznej czy prawa prasowego. Dlaczego przepisy te są tak liczne? Dlatego, że informowanie społeczeństwa w naszym ustroju jest priorytetem. Dlatego też są one umieszczone na początku ustaw. Jest to swoisty dekalog dla każdego urzędnika, ale przejdźmy do meritum. Wczoraj podczas spotkania z rodzicami uczniów z gimnazjum nr 6 przewodniczący Rady Miasta zachował się skandalicznie, odmawiając naszym widzom informacji. Jedyne, co by go tłumaczyło, to tajemnicza zaraza, o której wspomnieliśmy na początku, bo nie chce się wierzyć, że urzędnik może łamać tyle przepisów prawa obowiązujących w naszym kraju. A powodem jest to. Mnie przeprosicie za sposób, powiedziałbym, relacjonowania tego, co się dzieje w mieście od paru miesięcy. To możemy. Proszę pana, panie przewodniczący. No bo wasze standardy dziennikarskie mi nie absolutnie nie odpowiadają. I nie będę z panem rozmawiał, ani z panem. Proszę ewentualnie podania piśmy będziemy odpowiadać. Dziękuję bardzo. Jeśli już mielibyśmy kogokolwiek przepraszać, to wydaje nam się, że powinniśmy przeprosić społeczeństwo, które, podkreślmy, samo zaprasza nas do podejmowania pewnych tematów. Nie rozumiemy, dlaczego mamy przeprosić pana przewodniczącego za to, że widzowie, obywatele Włocławka są z naszej stacji zadowoleni i dają nam tego liczne przykłady, angażując nas w ważne dla mieszkańców miasta tematy. Naszym zdaniem pokazujemy tyle informacji o naszym mieście, ile jesteśmy w stanie. Nie posiadamy tak gigantycznych budżetów jak inne redakcje, by skupić się na wszystkich szczegółach życia miasta. Co raczej powinno cieszyć pana przewodniczącego, bo gdybyśmy nie byli odcięci od miejskich funduszy, poświęcilibyśmy więcej uwagi na kwestie na przykład jakości prac drogowych w naszym mieście. Dziś, żeby zadowolić pana przewodniczącego i żeby nie czuł się on ignorowany przez naszą stację, cały ten materiał poświęcony będzie już tylko jemu. Chciałbym was wszystkich bardzo serdecznie prosić, byśmy wspólnie w naszym imieniu wszystkich radnych, pani, panów radnych, złożyli najserdeczniejsze życzenia w adres mieszkańców naszego miasta. Komisja wypracowała jedną opinię. Za wnioskiem opowiedziało się 13 radnych, przeciw 5 i wstrzymało się 5. Policzyliście państwo, że wstrzymało się 5 radnych, tymczasem ta liczba radnych, którzy się wstrzymali od głosu, jest inna. Ewidentna pomyłka. Za wnioskiem było 13 radnych, przeciw 5, wstrzymało się 6. Stwierdzam ponownie, że wniosek nie zyskał akceptacji. Przed chwilką był uprzejmy powiedzieć, że wniosek nie uzyskał akceptacji. Wniosek zyskał akceptację. Za wnioskiem pani radnej Olgi Krut-Chorąziak głosowało 10 radnych, przeciw było 14 radnych przy braku głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, iż wniosek nie został przez Wysoką Radę przyjęty. Panie przewodniczący, znów nieprawdziwa informacja. Na sali obrad jest 24 radnych, ale jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Kto z państwa radnych został źle zakwalifikowany? Andrzej Kazimierczak. Dziękuję. Za wnioskiem było 10 radnych, przeciw 14, wstrzymujących brak. Zgadza się pani? Dziękuję bardzo pani przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie regulaminu wyboru wiceprzewodniczących Rady. Dyżur pełnili radni z okręgu nr 1 z dnia 6 grudnia 2010 roku. Przegłosowanie w akcie głosowania. Kto? Radny Sławomir Bieńkowski. Jest on. Kończymy dyskusję na ten temat. Przepraszając za to, że nie jest to cały wizerunek przewodniczącego. Mamy nadzieję, że nasze przeprosiny wpłyną na to, że pan przewodniczący będzie udzielał informacji zgodnie z obowiązującym prawem.
Na koniec życzymy panu przewodniczącemu szybkiego powrotu do zdrowia, tak aby nie doszło do kwarantanny tej części budynku Urzędu Miasta w związku z rozprzestrzenianiem się tajemniczej zarazy zero informacji. Życzymy też oczywiście 200 lat życia.